Proszę Państwa, ja się zajmuję przede wszystkim psychologią głębi, psychoterapią od kilkunastu lat, a polityką od kilkudziesięciu. Jej. Ten czas strasznie szybko leci. Podobnie jak mój poprzednik, w podstawie kończyłam kiedyś też politologię. Więc gdzieś te moje zainteresowania są między psychologią, zwłaszcza psychologią nieświadomości, a kwestiami społecznymi szeroko pojętymi. I co prawda myślałam, że zacznę od razu od kwestii współistnienia materii i świadomości, czy takich kwestii. To jest taka kwestia dość abstrakcyjna. Ale mam świeżo w głowie dyskurs, który prowadziłam ostatnio ze studentami, dotyczący właśnie kwestii rozwoju świadomości, rozwoju społeczeństwa. I to się tak nieprawdopodobnie wręcz wpisuje w to, o czym mówiliśmy tutaj przed chwilą, że jednak zacznę od tego. Proszę Państwa, niejaki Ken Wilber, być może niektórzy z Was czytali, wiedzieli, to jest naukowiec, który siedzi w tych kwestiach rozwoju świadomości, rozwoju nowego społeczeństwa, zaproponował pewien model tego, jak możemy rozumieć to, w jaki sposób człowiek się rozwija. I to zarówno na tym poziomie indywidualnym, czy jak się to u nas mówi, to jest ontogeneza, rozwój indywidualny, osobniczy, jak i filogenetycznym, czyli tym rozwojem gatunkowym. I chciałabym to, ten model, to jest właściwie model niejakiej Clark Graves, ale zinterpretowany przez Wilbera, przedstawić na początek, bo być może coś wniesie do tej dyskusji później i będzie też rzeczą bardzo ważną. Mianowicie, co on mówi? Jaźń człowieka rozwija się stopniowo i w tej pierwszej warstwie jaźń istot ludzkich, w tym wymiarze właśnie gatunkowym, jak i istoty ludzkiej, w tym wymiarze indywidualnym każdego z nas, jest tak zwaną jaźnią prekonwencjonalną. Co to znaczy? Pierwsze hordy ludzkie to były hordy, którymi kierowały głównie impulsy, instynkty i popędy. I tak żyliśmy naprawdę najdłużej. Więc mamy miliony lat doświadczeń za sobą, a to zależy, jak liczyć ten rozwój humanoida, prawda? Kiedy my żyjemy w hordach zbieraczych, kierujemy się głównie impulsami i zauważcie, że te stare impulsy, stare instynkty, stare popędy nie umarły, one są w nas żywe. Oczywiście. Podobnie w naszej świadomości, w naszych predyspozycjach, jak i w naszym układzie nerwowym. Stare części układu nerwowego nie przepadają wraz z tym, jak człowiek się staje inteligentny. On je cały czas ma, więc jest tu do czego wrócić. I teraz zauważcie, od tych hord zbieraczy, których żyliśmy najdłużej, motywowani tymi instynktami, popędami i właściwie zauważcie, że w tych pierwotnych strukturach nie ma żadnej władzy. Dominuje najsilniejszy osobnik w stadzie. On się może reprodukować i on przekazywał geny. Więc to dążenie do siły i mocy, też takiej fizycznej, gdzieś w człowieku jest, ale też zauważcie Państwo, że w takim modelu rozwoju człowieka nie jest tylko ta siła fizyczna, czy w ogóle istot żywych, nagradzana. Bardzo się liczy przytomność. Tak naprawdę w świecie największą szansę mają przetrwać istoty przytomne. Nie muszą być nawet bardzo silne, ale muszą być na tyle bystre, żeby uniknąć ataku. I na tyle mądre, żeby się dobrze rozwinąć, tak żeby przetrwać, choćby w tym poziomie. Więc nie tylko siła fizyczna, ale i bystrość jest nagradzana przez sam ten system kosmiczny, tak go nazwijmy. I teraz wzniosły krok. Od tych hord pierwotnych nagle ludzie przechodzą do osiadłego trybu życia. Niesamowite, co się nowego pojawia. Nie spacerują, nie chodzą, osiadają. Pojawia się system władzy, jakakolwiek podstawa. Kto jest w tym systemie władzy? Rada starszych, szaman i wódz.
co organizuje przynależność do grupy, więzy krwi. I to jest niesamowicie ważne. W co ludzie wierzą? W przodków. I w duchy przodków, i w totemy. I zauważcie, że to, co było, znów wraca tutaj do tego, co jest. Właśnie chcę tak trochę przeprowadzić nas przez taką synchroniczność w historii. To, co było, do tego, co jest. Oczywiście popędy te z minionych wieków epok rozwojowych są cały czas kierują naszym życiem. A z tego okresu szczepowego, zauważcie Państwo, jak bardzo na przykład jesteśmy przywiązani do tego, co się stanie ze zwłokami przodków. No można powiedzieć, a co tam zwłoki przodków? Nic ważnego, no zmarli, wyrzucamy. Jest na to tabu. I to tabu pojawiło się w pradziejach człowieka. W tej epoce szczepowej do tej pory jest w jakiś sposób żywe w naszej świadomości. Właśnie to chciałam wam pokazać, jak w przestrzeni historii to, co było, pojawia się tu i teraz. Więc z tamtej epoki na pewno, jeśli chodzi o przywiązanie do przodków, ale też niektórzy z nas niesamowicie do tej pory są przywiązani do różnych herbów. Zauważcie, że w herbach są zwierzęta. To jest z tamtej epoki, kiedy każde plemię miało swój symbol totemiczny, czy to niedźwiedzia, czy orła. Wyobrażacie sobie, że ktoś orła białego tak na waszych oczach po prostu depcze? No to przecież tylko tabliczka z orłem białym, jakaś tam biało-czerwona flaga. W nas jest coś takiego impulsywnego z tego czasu do teraz, że my się wiążemy z tymi totemami. One reprezentują w jakiś sposób naszą tożsamość i tak naprawdę inaczej byśmy tego nie umieli zrobić. Do tej pory. I w tych wspólnotach szczepowych naprawdę ludzkość żyje długo, niektórzy żyją do tej pory. Zauważcie, że my żyliśmy w wspólnotach szczepowych jako Słowianie, o których mój też poprzednik mówił, prawda? Tak wierzyliśmy w Swaroga, czy w Peruna tutaj na Ślęży, prawda? Czy my, czy Celtowie, to trudno już powiedzieć, jak to było. A Grecy rozwijali filozofię. No to tak nierównomiernie ludy się rozwijają na ziemi, prawda? Filozofię abstrakcyjną zupełnie, na której do tej pory bazujemy. I teraz następny wzniosły krok w rozwoju historii człowieka. Zobaczcie, że coś jest takiego dziwnego na poziomie szczepowym, że nie powstają państwa. Nie powstają imperia, nie powstają żadne duże struktury polityczne. Dziwne. Szczep się rozrasta, i to się tym kończy, że po prostu jeżeli jest duży, to się dzieli. Bardzo zaskakujące, ale na tym poziomie świadomości szczepowej nie było opcji w ogóle dużych grup społecznych, dużych grup politycznych. Natomiast kolejny poziom świadomości, który opisuje Wilber, nazywa go poziomem czerwonym, ten szczepowy był purpurowy, ten pierwotny beżowy, to inna historia, dlaczego to jest nazwane kolorami, nie czas, miejsce to, o tym mówić. W każdym razie na tym kolejnym poziomie rozwoju pojawia się wiara w wielkie mity, które mówią o istotach o nadludzkiej sile. My na Zachodzie znamy to jako mitologię grecką. Coś takiego pojawia się, że przestajemy już fantazjować na temat totemów mocy, a zaczynamy fantazjować na temat istot o nadludzkiej sile. I teraz pojawia się coś niesamowitego. O ile zauważcie, na tych dwóch pierwotnych poziomach jaś była prekonwencjonalna, czyli człowiek siebie interpretował tylko poprzez przynależność do szczepu, gdzie był związany bezpośrednio więzami krwi z innymi, tak samo w hordzie, to tutaj pojawia się coś zupełnie nowego, mianowicie jaźń konwencjonalna, to znaczy człowiek zaczyna o sobie mówić ja, indywidualna jednostka. Tylko że to jeszcze daleko od tego pojęcia indywidualizmu, który teraz znamy. Tutaj chciałam powiedzieć tyle, że pojawia się prekursor indywidualizmu w historii człowieka i to jest Heros. Zauważcie, że do tej pory... Może... Przerwę.
Mianowicie na tym kolejnym poziomie rozwoju, dlaczego ja o tym mówię, bo my tutaj w tej dyskusji minionej zadawaliśmy sobie pytanie, co dalej, jak to zrobić, gdzie pójść, że człowiek w swojej historii wiele razy sobie już zadawał takie pytanie, co będzie dalej, gdzie pójść, jak się rozwijać, czy w ogóle coś dalej jest możliwe. Więc oczywiście takie skoki pojawiają się i tutaj w tym kolejnym poziomie rozwoju pojawił się taki pomysł na wzniosłego herosa. Pojawiają się silne jednostki, które wykraczają poza szczep i mówią tak, ja jestem na tyle silny, wzniosły i mam taką w sobie moc, że podbiję sąsiednie szczepy i stworzymy imperium, będzie coś zupełnie nowego. I to jest ten pierwszy moment w ogóle w historii człowieka, kiedy pojawia się duża siła polityczna, wielkie imperium Aleksandra Wielkiego, ale zauważcie, że to chwilowo istniejące wzniosłe imperium od Grecji po Indie było tak jakby iskra się zapaliła, ale iskra mocy. On nie niósł za sobą żadnego skomplikowanego systemu praw. On po prostu zbudował swoje imperium na mocy i chwale. I to był ten okres w życiu ludzkości. Jeżeli chodzi o indywidualny rozwój, to mówimy tak, że ten okres można porównać do życia nastolatka. Kiedy on się wyrywa spod opieki rodziców, mówi nie, teraz będzie po mojemu tak jak ja chcę. Argumentów logicznych na to nie ma, dlaczego ma być tak jak on chce, po prostu dlatego, że on chce się oderwać od rodziców i pokazać swoją moc. I na przykład takim wyrazem mocy nastolatków są na pewno różnego typu drużyny sportowe czy zespoły muzyczne, prawda? Gdzie wszyscy są tacy niesamowicie pełni energii, siły, krzyczą, wrzeszczą, są bardzo witalni. Są bogami mocy. Ale też na tym się historia nie zatrzymała. Zauważcie, że tak naprawdę imperia w sensie politycznym, jako trwała struktura, pojawiają się wraz dopiero z Rzymem. Dlaczego? Musiała się narodzić kodyfikacja prawa, czyli człowiek z tej chwały i siły musiał przejść na poziom logicznego myślenia i powiedzieć tak, jeżeli mamy przetrwać w dużych zespołach, w dużych grupach niezwiązanych więziami krwi, to musimy mieć jakiś pomysł na siebie. Trzeba było wymyślić prawo. Mojżesz już w XIII wieku przed naszą erą przychodzi z góry z rozmowy z Bogiem, z dekalogiem, prawda? My nie wiemy, co to znaczyło rozmawiać z Bogiem w przypadku Mojżesza, tak jak się mówi w psychologii, fenomenologicznie rzecz biorąc, czyli jeżeli on, czyli zjawiskowo, jeżeli on przeżywał indywidualnie rozmowę z Bogiem, to w tym sensie fenomenologicznym, zjawiskowym była to rozmowa z Bogiem z punktu widzenia psychologicznego. Więc przychodzi z tym dekalogiem. Rzymianie kodyfikują prawo, na którym do tej pory bazujemy. Ale zauważcie też, że jeśli chodzi o te pierwotne archetypy postaci i ról społecznych, to one zostały wypracowane w mitologii. Tam jest opisana Wielka Matka, Gaja. Do tej pory tego pojęcia używamy. Tam jest opisany Prometeusz, który przynosi ogień ludzkości, który za ludzkość cierpi. No ta historia się pojawia wraz z Chrystusem ponownie, prawda? Także pewne takie figury archetypowe, które do tej pory organizują nasze rozumienie świata, zostały opracowane już w mitologiach. Tutaj w tym systemie również jako mitologię będziemy rozumieć Biblię na przykład, czy Wedy. Ale nie chodzi mi tutaj o to, żeby już dyskutować z tym, jakie to dla kogo ma znaczenie w sensie osobistego przeżywania, tylko chodzi tutaj o zapis pewnych historii o takim charakterze wzorotwórczym, archetypowym. I dalej ludzkość się rozwija. I tutaj to ten poziom istnienia, Wilber mówi, to jest niebieski, pojawiają się prawa. Prawo rozumu zastępuje prawo siły. Pojawiają się trwałe, duże struktury polityczne. Pojawiają się przede wszystkim wielkie religie. I wynalazkiem nieprawdopodobnym tej epoki niebieskiej jest monoteizm. Badania wykazały, że około 30% ludzi żyjących współcześnie żyje na tym poziomie. To znaczy definiuje siebie przez system wierzeń, z którymi identyfikuje się, które organizują jego tożsamość. Więc to jest duża liczba ludzi i to jest kwestia taka, że my musimy to docenić, że część ludzi potrzebuje dużych struktur religijnych, żeby się czuć dobrze.
ich jaźń jest konwencjonalna. Co to znaczy? Charakteryzuje ją duży konformizm. Już nie takie związanie przez krew, ale związane przez system wierzeń. I teraz w przeszłości ludzie, którzy funkcjonowali w takich organizacjach państwowo-politycznych, to cezaropapizm był tego wyrazem bardzo szczególnym, mieli ogromny próg na to, żeby zachować się inaczej, niż obliguje ich do tego przypisana urodzeniem rola. Czyli jeżeli jesteś chrześcijaninem, jesteś na przykład kobietą, masz się zachować jak chrześcijańska kobieta. Jeśli tego nie zrobisz, prawdopodobnie zostaniesz wykluczony ze społeczeństwa. Więc to był taki czas. Już nie prawo pięści, ale prawa pisane i przynależność do systemów religijnych regulowały życie jednostki. I to było też życie stabilne w tym meme niebieskim. Każdy miał takim prawem i zwyczajem przypisaną rolę społeczną. Nie było jakichś ruchów, w sensie awansów społecznych, ewentualnie takich szybkich degradacji, że ktoś się rodzi arystokratą, ale umiera powiedzmy chłopem. Raczej to było niemożliwe. Po prostu. Proszę? Urodzenie jakby obligowało miejsce człowieka w świecie, czy determinowało też. I dzieje się coś dalej w historii ludzkości, więc zauważcie, ile my tych progów przechodzimy. Bo mówimy, że my teraz stoimy na progu, zastanawiamy się, co dalej. To nie pierwszy raz. Zauważcie Państwo, że do tej pory w ogóle się prawie nie rozwija nauka pojęta przede wszystkim jako technologia. Macie jakiś pomysł dlaczego? Nie było takiej potrzeby. Bo... No jak to? Ludzie... To było za mało indywidualizmu, prawda? No ale wiesz, w wiaderku wodę nosić z daleka, to ciężko, kręgosłup boli. Nie myślałem, że można sobie łatwiej żyć. No właśnie... No, było, no ale ta potrzeba była przez tysiące lat, a jednak człowiek nie sięgał po technologię. To bardzo było ciekawe. O ile rozwinęła się, tak można by powiedzieć, skokowo bardzo filozofia, i to zarówno na wschodzie, zarówno w Indiach, w Chinach, u nas w Grecji, to technologia się nie rozwinęła jakoś szczególnie nigdzie. No ale religia też. Nasza religia była przeciwna. Tak, do tego zmierzam. Technologii na pewno prawie w oczy. Tak. Karano za to, bo to tak. Ziemia była główną rzeczą, a wszystkie inne rzeczy były. Nie? Wokół Ziemi się wszystko kręciło, prawda? Dokładnie. Za to szli na szafot za nowe myślenie. No dokładnie. Poszło na szafot więcej ludzi niż w dwóch wojnach światowych. No tego to nie wiem, ale... No właśnie. Co znaczy diabelski? Jeśli chodzi o naukę, dlatego że pojawia się jaźń konwencjonalna, czyli jaźń, która mówi, postkonwencjonalna, przepraszam, jaźń, która mówi, nie interes grupy odniesienia, społeczności, w której się urodziłam, jest dla mnie najważniejszy, będzie generował sposób mojego życia i zachowania, moje cele, ja jestem najważniejsza, najważniejszy. I pojawia się to silne ego, potężne wzmocnienie struktury ego. Kościół nazywał tą strukturę ego często taką diabelskim wynalazkiem, stąd to było, mam na myśli Kościół katolicki, stąd taki mój skrót myślowy. Ale faktycznie zauważcie Państwo, że pomimo tego, że to odejście od jaźni konformistycznej generuje w nas egocentryzm, narcyzm, rywalizację, to jednak pozwala się nam w jakiś sposób też poznać. Każdy ten poziom rozwoju sprawia, że człowiek poznaje to, kim w istocie jest. Bo na poziomie szczepowym nikt by nie potrafił pomyśleć o tym, że może być istotą żyjącą w jakiejś na przykład religii monoteistycznej, bo co to jest jeden Bóg? Oni tego nie rozumieli. Każde zakole rzeki miało swoją nazwę, ale nie cała rzeka. Natomiast tutaj na tym kolejnym poziomie naukowym, pomarańczowym, człowiek wzmacnia nieprawdopodobnie swoje ego i pojawia się uwolnienie jednostki od nacisków grupy. Ja i mój awans, ja i moje możliwości są dla mnie celem rozwoju, nie grupa.
I teraz jest to, o czym pani powiedziała, że tutaj na Zachodzie przynajmniej ciało człowieka i świat przyrody przestaje być interpretowany jako to, co należy do Boga i mówimy, my mamy prawo w to ingerować, mamy prawo zrobić sekcję zwłok, dowiedzieć się, jak ten organizm pracuje i leczyć go. No oczywiście tutaj pojawia się cały ten dyskurs, który nie wiem, czy zdążę omówić, jeśli chodzi o pewną koncepcję w ogóle widzenia świata, bo pojawia się materializm i mechanicyzm w widzeniu rzeczywistości. To znaczy przechodzimy od tego widzenia świata jako, czy rozumienia bardziej, jako miejsca przenikniętego Bożą wolą, i zaczynamy widzieć ten świat jako taką przestrzeń twardych obiektów, przestrzeń, która jest pusta, trójwymiarowa. Wyobrażamy sobie materię jako taki mechanizm, wielki zegar, który można rozebrać, złożyć, zanalizować. Przez to powstaje, zauważcie, technologia. No, tak ona jest zbudowana z części, które składają się na większe części. I ten paradygmat naukowy pozwolił nam faktycznie prawdopodobnie tu na Zachodzie, zauważcie, rozwinąć technologię, bo tylko tu na Zachodzie tak naprawdę mieliśmy do czynienia z wielką rewolucją francuską, w której zeświadczyliśmy świat. To się nie stało nigdzie tak naprawdę gdzie indziej, tylko tutaj. Powiedzieliśmy, nie będziemy już, nasz rozum nie będzie podlegał jakimś pismom o charakterze boskim. My stworzymy naszą konkretną naukową wiedzę. Będziemy wolni od tych kościelnych nacisków. No i to było rzeczywiście jakimś krokiem do przodu w sensie cywilizacyjnym. Człowiek znów poznał jakiś kolejny wymiar swojego bycia, istnienia w świecie. To nie było regresywne. Natomiast okazuje się, że wraz z tym memem pomarańczowym, zauważcie, tym, gdzie uwalnia się wiedza, no piękna rzecz się dzieje też, dochodzi do głosu stan trzeci. Pojawiają się demokracje najpierw parlamentarne z symbolem osoby królewskiej, a później programy demokratyczne uwłaszczające ludzi w ogóle. No coś nieprawdopodobnego, zrównujące ludzi z sobą. Jest to wielki progres. Natomiast powstaje też to państwo narodowe i wszystko, co z tym związane. Powstają koncepcje zastosowania nauki do stworzenia społeczeństw idealnych. Takim eksperymentem była rewolucja bolszewicka w Rosji, takim eksperymentem był eksperyment faszystowski, gdzie założono, że nasza wiedza pozwoli nam stworzyć lepszy świat. Z góry mamy program, ustalamy i będziemy go realizować. To się absolutnie nie powiodło. No i teraz, o czym mówił Wilber? Po przełomie lat 60. w wielkim ruchu kontrkulturowym powstały takie koncepcje, no my w tym tak tylko częściowo partycypowaliśmy jako Polacy, żeby stworzyć społeczeństwo oparte przede wszystkim na horyzontalnych więziach. Także zobaczcie, o ile te społeczności do tej pory rozwijały się wertykalnie, czyli nie mam tu tablicy, ale można powiedzieć, władza była ustanowiona wertykalnie od tych, którzy mieli jej najmniej, do tych, którzy jej mają najwięcej. Teraz władza jest związana z pieniędzmi zasadniczo, system decyzyjny w bardzo dużej mierze. Więc są ci, którzy mają tych dóbr i energii dużo i są ci, którzy nie mają jej prawie wcale. O tyle ten mem zielony, jak nazywa ten nowy poziom życia społecznego Wilber za Clark Graves, odchyla się od tych struktur wertykalnych do struktur poziomych, tak można powiedzieć. Społeczeństwo ma się układać jak sieć wzajemnych powiązań ludzi różnych, ale równych. I on mówi, to jest społeczeństwo partycypujące, ludzi różnych, ale równych. I to ma być ten nowy etap w funkcjonowaniu społecznym człowieka. Już część ludzi jest na tym poziomie, około 10% badania wskazują. Ale Wilber bardzo mocno krytykuje zielonych, ten zielony mem, za pluralizm i relatywizm,
wbrew pozorom, zauważcie, że ten relatywizm wynika jakby no, też z tego, co się działo w fizyce i z tej teorii, gdzieś tam tej teorii względności jest zakorzeniony. Ale on mówi tak, relatywizm i pluralizm prowadzi do takiego świata niekończących się negocjacji, bo każdy tu ma rację. Spotykamy się, deliberujemy, jest ta demokracja deliberacyjna, dążymy do konsensusu, ale zawsze się znajdzie ktoś, kto się sprzeciwia, więc deliberujemy. I co jeszcze więcej, mówi Wilber, na tym poziomie zielonym nie tylko ta sprawczość zielonych jest na niskim niska, ale też są oni społeczeństwem, twierdzi Wilber, bardzo narcystycznym. A narcyz polega na tym, że nie tylko hołbimy siebie, ale wydaje się nam, że jesteśmy lepsi od innych. I to jest ten problem właśnie zielonych, że oni uważają, że ich koncepcje rzeczywistości ludzi różnych, ale równych są lepsze od tych wszystkich minionych. I zresztą ten punkt widzenia, że moje jest lepsze od tego wszystkiego, co było, a nawet co będzie, charakteryzuje każdy ten poziom rozwoju. Do tej pory. Ludzie związani z Kościołem uważają, że ich koncepcja jest najlepsza. Ludzie związani z nauką i z pieniądzem twierdzą, że na pewno to jest najlepszy pomysł na człowieka, nie będzie nic lepszego. Ludzie związani z ekologią, z tym pluralizmem, relatywizmem mówią, najlepiej w nic nie wierzyć na pewno. Nie każdy ma swoje i tak będzie najlepiej. Ale jeżeli ktoś na przykład jest związany z Kościołem, to już jest ciemniak, już jest taki zacofany, no to na to się już inaczej patrzy. Jest taka narcystyczna skłonność w tych, którzy są właśnie niby za tym społeczeństwem równych, ale różnych, że jednak jak ktoś jest różny w ten sposób, że chodzi do, na przykład do Kościoła, to już jest coś źle z nim. No i właśnie tutaj zaproponowano pewien... Wilber Grace zauważają, że dokonał się w historii ludzkości pewien wzniosły skok. Mianowicie człowiek jest w stanie przejść do tak zwanego drugiego rzędu świadomości. Na czym polega ten drugi fenomen tego drugiego rzędu świadomości? Tam w sumie łącznie żyje może 2% ludzkości na tym poziomie. Że ludzie zauważają, niektórzy, rzadko nam się to udaje, ja nie wiem na ile mi, ale może się posiłkuję tu teorią, więc nie będę mówiła, że ja jestem jej reprezentantem, nie myślcie, że niektórym ludziom udaje się na społeczeństwo patrzeć tak, że widzą wszystkie te poziomy rozwoju, a jednocześnie widzą całość. I mówią tak, wszyscy tu są potrzebni na każdym poziomie rozwoju i ten świat, jeżeli ma przetrwać, ma być tu dobrze, to każdy powinien mieć swoje w nim miejsce. Każdy poziom rozwoju. I teraz nie tak, że na przykład na szczepowym poziomie rozwoju żyją sobie plemiona gdzieś w Ameryce Południowej, przyjeżdża do nich pomarańczowy naukowy, powie tak, idźcie do miasta, tam awansujcie społecznie, my tu będziemy wydobywać na waszym terenie miedź. Bo szczepowy rzucony do miasta po prostu tam zasila tylko, zobaczcie, potężne obszary slumsów. On nigdy się tam nie rozwinie. Każdy z nas, tak jak każdy z nas indywidualnie, tak jak ludzkość i różne jej grupy składające się na ludzkość mają dość przejścia swoją drogę. Nie da się tego procesu wymusić i przyspieszyć. Można, co można zrobić, patrząc z tego drugiego poziomu, jak sugeruje Wilber, można dążyć do tego, żeby zintegrować świat w takim ładzie, żeby wszystkie te części mogły znaleźć dla siebie miejsce i godność. Żeby je wszystkie docenić, z nikogo się nie wyśmiewać, nie wyrzucać ludzi ze szczepowych wiosek do miast. Nie mówić naszej starszej babci czy mamie, nie idź do kościoła, bo to jest zacofane, ponieważ powinnaś wierzyć w Gaję. Gaja jest świętym miejscem, bo ona tego po prostu nie zrozumie. Natomiast wykorzenicie ją z tego, co jest dla niej najważniejsze. Co tworzy jej tożsamość. Po prostu chodzi o to, żeby tutaj to społeczeństwo nowe, partycypujące społeczeństwo, miałby partycypować w ten sposób, że dla wszystkich poziomów ma być miejsce. Też zauważcie, że tworzenie takiej utopii, że nagle wszyscy będą na tym drugim poziomie, też jest niemożliwe. Będzie część ludzi
powiedzmy już niedołężnych, takich, którzy będą funkcjonować na poziomie beżowym, bo zasada jest taka, że ponieważ wszystkie poprzednie poziomy rozwoju są dostępne z tego wyższego poziomu, powiedzmy jak jesteśmy na zielonym, zawsze możemy z niego spaść niżej. Zawsze w pewnych, czyli możemy na przykład na skutek choroby spaść ze wzniosłego drugiego rzędu świadomości integrującej różne części całości istnienia do beżowego, bo zachorujemy na Alzheimera. Może być tak, że będzie wielka apokalipsa, przetrwają tylko małe szczepy i się zregresujemy do takich po prostu wspólnot pierwotnych, spokrewniaczych. Może tak być. Możemy się zawsze regresować. Może w pewnych momentach życia chcemy się zregresować i być sobie dzikusem w lesie, tak chociażby przez dzień, żeby odpocząć. Możemy, ale nie możemy się tak transcendentować, żeby po prostu z marszu powiedzieć tak, jestem na drugim poziomie rozwoju, widzę naturalne hierarchie wiedzy i składam te naturalne hierarchie wiedzy i kompetencji zamiast władzy. Tak, tak się nie da. No i jest jeszcze ten najwyższy poziom, jest ten żółty, gdzie hierarchie wiedzy, naturalne hierarchie wiedzy zastępują władzę, ale nie na zasadzie technokracji. Tutaj w tym wzniosłym skoku świadomości chodzi o to, że prawe skrzydło rozumu, lewe skrzydło uczuć jakby lecą w tym samym kierunku, czyli nie rozwija się tylko inteligencja intelektualna, ale też emocjonalna, obie te. Natomiast jeśli chodzi o religię, Wilber mówi, odchodzimy od teorii współczucia na rzecz praktyki współczucia. I nieważne, jak twoja religia ma na imię. Ważne jest, że praktykujesz współczucie. Jeżeli praktykujesz współczucie, to możesz nazywać swoje przekonania religijne jakkolwiek, ale rób to. I duchowość jest zorganizowana tylko ze względu właśnie na ten poziom zdolności człowieka do praktykowania, sadana, praktykowania współczucia, nie mówienia o nim, nic nie musisz mówić. Ty nie mów o szklance wody, ty ją podaj temu, kto ją potrzebuje. I to dlatego Wilber nazwał tę spiralę rozwoju człowieka wielką spiralą współczucia. Od tej jaźni prekonwencjonalnej, całkiem prymitywnej, do konwencjonalnej, czyli socjocentrycznej, gdzie nasza grupa odniesienia jest w centrum, do jaźni światocentrycznej, gdzie ja już nie mówię nawet ja, ale mówię wszyscy, nie mówię my nawet, ale mówię wszyscy. Jaś światocentryczna. No to byłby ten cel ludzkości. I tak pomyślałam, że po prostu na tle tamtej dyskusji, że może ta teoria by coś wniosła, zwłaszcza, że mamy mieć też tą dyskusję później o tym społeczeństwie nowych ludzi, że może jest to taka teoria trop, żeby się przyjrzeć, że człowiek już nieraz przekraczał takie wielkie progi nie do pomyślenia kompletnie na minionych poziomach rozwoju i że być może my teraz tutaj będziemy też przekraczać na indywidualnym poziomie, bo wiecie Państwo, to jest tak, że może być tak, że w społeczeństwie pojawiają się tacy Kopernikowie czy Galileusze, którzy swoją świadomością wyprzedzają epokę, tak? Pani powiedziała, że ich los nie jest najlepszy często. Oczywiście, że tak bywało i pewnie tak się będzie jeszcze dziać. Prawda, że ten, kto jakby wychodzi ponad swoją epokę z tym heretykiem, czyli odmieńcem. Ale z drugiej strony, no jest też coś takiego, co napędza ten proces rozwoju człowieka, ta transcendencja, to dochodzenie jakby do urzeczywistnienia tego, kim ja jestem, kim my jesteśmy jako ludzkość. Na każdym poziomie się poznajemy. Poznajemy jakieś swoje nowe możliwości, nowe potencjały, ale to trwa. Także no jedno tutaj można zauważyć w historii dziejów człowieka, że nie da się wymusić na dużych społecznościach gwałtownie zmian, ale nie da się zatrzymać zmian, jeżeli już ludzie do tego dojdą. Tak jak to miało miejsce w Wielkiej Rewolucji Francuskiej na przykład. To jest taka iskra. Czy to się da sterować? No, różne są teorie wyjaśniające. Jedni, że tak, inni, że nie. No, prawdopodobnie jest to jednak jakiś proces, który jak już ludzkość jest gotowa, jest ta masa krytyczna, to on pójdzie. No jak jest teraz, to nie wiem. Pan Mikołaj twierdził, że już jesteśmy prawie gotowi. Trudno mi powiedzieć.
Rabia robi. Dużą różnicę. Jak pytałam studentów, jak oni sobie wyobrażaliby, moich ludzi, których teraz uczę, no tam 100-parędziesiąt osób, jakby sobie wyobrazili ten nowy, no, co by się musiało stać, żeby ludzkość skoczyła do drugiego rzędu świadomości, to 95% powiedziało, że musiałaby to poprzedzać apokalipsa. Ale niezależnie od siebie pracowali w takich zespołach pięcioosobowych. Więc to też ciekawe. Bo jak Państwu mówiłam, wszystko, co zostało przez ludzkość odkryte, jest już w naszej dyspozycji. Także my naprawdę potrafimy wejść w tą świadomość szczepową, potrafimy rozmawiać ze zwierzętami, z drzewami, tak jak nasi przodkowie. Jeżeli tego potrzebujemy, to możemy to w sobie obudzić. Natomiast no, jeżeli ktoś jest jeszcze osobą, powiedzmy, no, bardzo nierozwiniętą, to on tam wyżej nie skoczy od razu. I do tego trzeba też mieć ten szacunek. Właśnie z jednej strony korzystać z tego, co już ludzkość odkryła, a z drugiej strony mieć też szacunek, że jeżeli my jesteśmy gdzieś tam wyżej w tym poziomie rozwoju, tak gdzieś widzimy, czujemy, że jesteśmy już wyżej od kogoś, to nie wymuszajmy na nim. Nie wymuszajmy, nie pogardzajmy. To jest najgorsze, co można zrobić. Na tym się nie da zbudować nowej cywilizacji, lepszej. Jeśli chodzi o Hegla, no to on na pewno nie mógł w swojej teorii tak szczegółowych udzielić wyjaśnień co do tego, w jaki sposób świadomość generuje stosunki społeczne czy stosunki własnościowe, jak to może robić Wilber czy Graves, z tego prostego powodu, że on nie miał jeszcze dostępu do takiej wiedzy szczegółowej, ale prawda? Ale natomiast no potrafił już docenić, w jaki sposób zbiorowa świadomość no, na ten układ odniesień w świecie zewnętrznym przejawionym wpływa. Natomiast mam taką refleksję odnośnie kwestii właśnie wpływu innych cywilizacji na cywilizację ziemską, prawda? No my jesteśmy tak samo kosmiczną cywilizacją, każda inna. Kosmos to całość, tak? Więc nie myślmy o sobie, że nie jesteśmy kosmitami, bo jesteśmy. Jesteśmy kosmitami, tak jak wszystkie inne ewentualnie żyjące istoty w tym kosmosie. I jeżeli byśmy tutaj wyszli z tej idei unus mundus, jednego umysłu, o której miałam de facto mówić, o której dzisiaj nie powiem, przynajmniej w takim zakresie, jak to planowałam, no to tamte istoty, jeżeli wpływają na nas, no to też wpływają ze swojego poziomu. Nie jest to ani poziom absolutnie urzeczywistnionych istot, ani poziom istot, no, jakby to powiedzieć, diabolicznych stricte, no po prostu ich poziom. Czym oni się odżywiają, czego od nas chcą, dlaczego my ich interesujemy, dlaczego oni mogą nas widzieć, a my ich nie możemy. To jest kwestia percepcji, bo a propos tych właśnie postrzegania statków kosmicznych, to jest rzecz ciekawa. Arnold Mindel, to jest współczesnie żyjący psycholog, twórca takiej ścieżki psychoterapii zorientowanej na proces, przytacza taki przykład z okresu konkwisty, kiedy konkwistadorzy pojawili się na wybrzeżach Ameryki Południowej. Zna to pani. W swoich wielkich, wielkich statkach morskich i Indianie nie potrafili, pomimo że zmysłowo, w sensie wzrokowych spostrzeżeń, no to dostrzegali te statki morskie na wybrzeżu, ale nie interpretowali tego. Po prostu nie mieli żadnych schematów poznawczych umożliwiających im odpowiedzenie na pytanie, co to jest i zinterpretowanie tego, dlatego oni nie reagowali na te obiekty. Nie mieli, w psychologii mówimy, że my się posługujemy takimi względnie utrwalonymi strukturami poznawczymi, za pomocą których odpowiadamy sobie na pytanie, kto to jest lub co to jest, albo jak się zachować. Oni nie mieli tego schematu, że istnieje wielki statek morski, więc go nie interpretowali. Dopiero przyszedł jakiś szaman i powiedział, to tutaj stoi.
to jest coś niezwykłego, to jest jakaś ogromna łódź i wtedy, można powiedzieć, oni to zobaczyli. Więc zastanawiam się, na ile ten kazus przekłada się też na nasz stosunek do widzenia, no przecież udokumentowanego już tak twardymi faktami, tych no, nieznanych obiektów latających na niebie, że no, są dokumenty, ludzie mówią, że to widzą, niektórzy twierdzą, że mają nawet kontakty z jakimiś innymi cywilizacjami, ale żaden nasz szaman, czyli żaden Barack Obama, ani Donald Tusk nie powiedzieli jeszcze, tak to jest, to istnieje, możecie o tym mówić między sobą, nie będziecie uchodzić za szaleńców. Na swój sposób siebie nawzajem programujemy. Programują zasadniczo osoby obdarzone dużym autorytetem społecznym. Jest taka w psychologii stara zasada, nieważne kto co mówi, co kto mówi, ważne kto to mówi. Jeżeli jesteś sugerowany, jeżeli jest ci podawana sugestia ze strony wysokiego autorytetu społecznego, to bez względu na to, no jak ta treść wypowiedzi jest wątpliwa, biorąc to na rozum lub na serce, my automatycznie i bezrefleksyjnie za tym podążamy, a skłonność ta się bierze stąd, przynajmniej Freud tak twierdził, no, nie wiadomo, to oczywiście jest tylko częściowa teoria wyjaśniająca, że dziecko, żeby się czegokolwiek nauczyć, musi nieprawdopodobnie głęboko wierzyć rodzicom. Czyli bo to się opłaca. Wierzy, czyli jak nie wierzy, to rozwija zdolność samodzielnego myślenia. To znaczy, jeżeli ono nie wierzy, że ogień parzy, to się sparzy. I te dzieci, które prawdopodobnie miały dużo możliwości kształtowania schematów poznawczych poprzez własne doświadczenie, a nie zapożyczały go od autorytetu, będą szczególnie podatne na to, żeby jednak budować obraz świata w oparciu o własne doświadczenia, a w nawias brać raczej to programowanie odgórne. Natomiast tam, gdzie byliśmy w autorytarnych takich systemach wychowani, to mamy taki automatyczny, bezrefleksyjny totalnie mechanizm zawierzania temu, jeżeli do nas mówi autorytet, to pewnie mówi prawdę. Także to jest ta zbiorowa hipnoza i tutaj te media, o których pani wspomniała, mają na nas przeogromny wpływ, żeby tworzyć pewną koncepcję rzeczywistości. My żyjemy też właśnie w takich szczególnych czasach. Zauważcie państwo, te ostatnie 50 lat, gdzie mamy nie tylko medium telewizji, ale też internetu. Więc tutaj jakby infekowanie tej zbiorowej świadomości jakimiś koncepcjami rzeczywistości jest szczególnie łatwe. Bo wiecie państwo co, jeżeli chodzi o te kwestie, co to jest iluzja. Kiedyś profesor Skolimowski, może ktoś tutaj czytał kiedyś naszego Henryka Skolimowskiego, no on głównie za granicą tworzył, ale parę jego rzeczy zostało przetłumaczonych. Mianowicie zacytował takie stwierdzenie, że oko, przez które człowiek spogląda na kosmos, jest okiem kosmosu, poprzez które on poprzez które kosmos patrzy na siebie, za naszą sprawą. Częścią ewolucji świata biologicznego i świata ludzkiego jest dążenie do samotranscendencji. I ten model, który podałam, jest takim no, dostępnym nam opisem na naszym poziomie świadomości, no, jak ta nasza samotranscendencja, czyli przekraczanie swoich barier, miało miejsce w historii ludzkości. Natomiast po co ta iluzja? Po co ten film, moglibyśmy powiedzieć, jakie to ma znaczenie? No, wiele takich stanowisk gnostycznych, to akurat na to słowo się uruchomiła najbardziej właściwa osoba, mówi o tym, że Bóg, czyli ta jaźń kosmiczna, poznaje siebie przez stworzenie. I myślę, że o tym będzie mówił następny prelegent w sposób szczegółowy. Dziękuję.